Tak, witam was serdecznie, z tej strony Efari, a to kolejny odcinek z serii Kobieta na krańcu Skyrim. Proszę cię, nie przerywaj mi, Amrenie. I w tym odcinku w końcu pójdziemy na Wysoki Hrodgar. Trzeba się najpierw dostać do miasteczka pod górą, a potem się wybrać w górę po 7000 stopni chyba, o ile dobrze pamiętam. Czy 1000 stopni? 7000 stopni chyba. Dobra, nieważne. Między odcinkami zaklnęłam tylko moje rękawice, że dają chyba 20 punktów magii. A tak, to mi się nic nie chciało robić, bo nagrywam odcinek jeden po drugim. Z tą magią Midas Magic chyba pokombinuję. Naprawdę kiedy indziej, bo teraz chcę po prostu nagrać. Bo mam wenę i kiedy indziej się z tym pomęczę. Aha, i kupimy sobie konia dla towarzysza. Myślę, że to jest dobry pomysł, jeśli się uda. Bo jest tu jeden koń osiodłany, widzę. Ładnie. Jeszcze inna zbroja krasnoludzka. Też ładnie. Mam najszybsze rumaki w Skyrim. Tak. Suppose so. Got one all settled if you got the coin. Angielskie głosy słychać teraz. Dobra, no fajnie. You've got a deal. It's the one with the saddle. Okej, mamy konia. Konia dla kompana. Pan właśnie zmienił głos znowu z powrotem na polski. Ciekawe, czy on sam wskoczy na konia. Come on, Fendel. Rusz się, no. Mam cię uczyć, jak się jeździ konno. Chodź tu. Chodź. Tu masz konia. Tu masz pięknego rumaka z krasnoludzką zbroją. Proszę mi na niego wejść. Proszę, już, tu. Fendel. Czy ja mogę wyjść? Wyprowadzę go troszkę. I proszę mi na nim jechać. Proszę mi na niego wejść. Czekaj, koniu. Jest mój koń. Wejdź mi na konia. Wejdź, proszę, na swojego konia. Fendel, bo się wkurzę. Już. Właśnie na konia. Nie mamy czasu, Fendel. Pójdziesz znowu pieszo. Czemu nie chce wejść na konia? Chodź. Tu. Patrz. Co się z tym koniem działo? Nieważne. Patrz. Fendel. Tu jest koń. Ja wsiadam na swojego konia. Ty wsiadasz na swojego konia. Natychmiast. Która ma piękną, błyszczącą zbroję. Nie rozumiem, dlaczego ty nie chcesz na niego wsiąść. Może ja jak odjadę. Fendel! Chcesz iść pieszo? Czekajcie, ja sobie z nim poradzę i jeśli nam wejdzie na tego konia, to wrócę. Dobra, poddaję się, ja tego elfa nie rozumiem. Może on ma jakiś uraz do koni, czy co? Czy do krasnoludzkiej zbroi? W każdym razie pamiętacie na naszej mapie skarbu. Był oto ten właśnie młyn. I inaczej szło na górę. I tu była taka skarpa i tam miał być skarb. Więc poszukamy tego miejsca. Spodziewam się, że to jest gdzieś tam o tam. Spróbujemy jeszcze raz. Jedziemy na konia. Ruszymy. Jeśli się nie ruszy na koniu, to pójdzie pieszo, jego problem.
Znowu przepraszam was bardzo. Nie wiem, jeśli nie przestaną szczekać, to zaczekam, aż przestaną i wtedy... Okej, przestało. Cicho. Nie wszedł na konia, oczywiście. Dobra. Dobrze, że ten koń się z nami teleportuje, jak używamy szybkiej podróży, więc z tym nie ma problemu większego. Może w końcu wsiądzie. Jak nie, to nie. Będzie kuśtykał za nami. Gdzie jest to miejsce? Tu? Nie, to chyba jeszcze wyżej. Czyli zejdziemy. Zobaczymy, co tam jest. Wątpię, żeby tam coś było groźnego dla naszego zdrowia i życia, ale nie zaszkodzi się zabezpieczyć. Widzę skrzynkę, tak. Mamy skarb. Tak, tak. Tylko tyle? Nic więcej? Hello, to miał być skarb. Trudno. Nie, to nie. Nie, Marcin, nie wchodź, nagrywam. Nie, ale nagrywam dwa odcinki, proszę cię, no. Marcin, sobie wyjdź. Mówiłam, że nagrywam, ale mają to gdzieś. Kto to tak skacze? Słyszałam, że ktoś skacze. Może nie, inni nie mają tego gdzieś. Marcin ma to gdzieś. Ojej, przepraszam. Czy ja mam zaznaczoną tą misję? Oczywiście znowu nie wystartowałam czasu. Jak to ja? Przepraszam. Już zaraz to zrobię. Już. Okej. Tak, mam zaznaczone. Fendal, co ty robisz? Jedziesz konno, czy nie? Dobra, mam go gdzieś. W końcu do nas, mam nadzieję, dotrze. Jeśli zobaczę go na konie, to będę pod wrażeniem. Czy mamy po drodze jakieś miejsce, do którego moglibyśmy się teleportować? Oczywiście, że mamy. Bardzo się z tego powodu cieszę. Choć i tak zostało nam jeszcze bardzo, bardzo długo drogi. Ponieważ w tym odcinku nie zdołamy jeszcze wejść na szczyt. Jestem tego praktycznie pewna. Ale chociaż dotrzemy do tego miasta. Mam nadzieję. Ale nie, to sam koń. Już myślałam, że na niego wszedł. Ale nie, oczywiście, że nie. Fendal, proszę cię, wejdź na konia. Co ty masz do koni, że nie chcesz na nie włazić? Teraz nawet koń nie biegnie. Super. Co poradzisz?
Masz tego konia? Nie. Dobra, nie będę się oglądać. Kasy pewnie wyrzucona w błoto, jak tak dalej pójdzie, ale trudno. Chcecie? Chyba mówi prawdę. Nigdzie nie pójdę. A teraz odejdź, nim zrobię coś. Zostawcie ją, dokładnie, tak, tak. Nie ma blizny. Co? A, masz rację. No. To był błąd. A teraz rusz się, zanim ta twoja jadaczka wpakuje cię w kłopot. Następnym razem zajmij się dręczeniem kogoś innego. Dobrze mówi. Zostawcie. Zostawcie ją, zboczeńcy. Obcy. Ależ są uciążliwi. Prawda. Myśleli, że jestem jakąś inną redgardką. Nie chcieli dać mi spokoju. Mam nadzieję, że się pogubią w dziczy. No, też mam nadzieję. I nawet wiem, kogo szukają. Chętnie bym ich rozpłatała. Nie będziemy tracić czasu na nich. I tak jej nie znajdą. Zapisik profilaktycznie. Jak to jest daleko? Nie, nie, nie. Co ja robię? No, nie jest tak źle. Trzeba się wspiąć na górę jakąś. Kuścyka sam bez konia, choć mu konia kupiłam. Jak chce. Kto cię ranił? Ktoś go poturbował. Ciekawe, kto? Kto tam wszedł za nami? O, koń kuśtyka, no proszę cię, Fandal, no nie widzisz tego kucyka pięknego, konia zimnokrwistego? On chce, żebyś na niego wsiadł. Ty go olewasz. No coś w ciebie zatowarzysz. Fandal, Fandal. Teraz którędy idziemy? Spodziewam się, że jednak dookoła. Jeśli nie, to się wrócimy. Kto to? No. Wow, wow. Chodź. Oj, no nie chciałam cię atakować, no. O, jednak są, ale jakieś takie... Ten akurat był słaby finisher, ale są. Ważne, że są. To już mi się podoba. Dobra, to już wiemy, że finishery magiczne są. Gdzie ty jeszcze biegasz? Już nie ma, zginął. Czekaj, dam ci ten łuk, co miał przy sobie. Jestem orkowy. Tuż za tobą. Co mam nieść? Gdzie to jest? Przodem, ja za tobą. Koń. No patrz, no one się lubią. Fenda. Wejdź na konia.
Wejdziesz? Patrz, nastawia się, żebyś na niego wszedł nawet. Jesteś bez serca. Nie rozumiem ciebie, naprawdę. Nie wiem, może trzeba coś zrobić, żeby on na niego wsiadł, ale jak próbowałam mu dać polecenie, to było tylko zabij, znaczy zaatakuj. I werstet, no to dobrze. Kur, nie. Trzeba tutaj... Nie będziemy się z nim. Nie. Wow. Fuck. One są poważne. Akurat na bliski dystans to magia nie jest już aż tak dobra. Ale na coś się Fender przydaje. Wsiadłeś? Oczywiście, że nie. Kozy. I werstet w górę. Kózki biegają. Ptaszki śpiewają. Jakaś ruda do wydobycia. A mój głupi towarzysz nie chce wyjść na konia, którego mu specjalnie kupiłam. Za własne pieniądze. Co by tu na niego zrobić? Cały czas chyba one teraz będą odmrożenie. Nie. 4, dobrze, zrobimy tak. Dobrze. Ale finisher też dość słaby. A to dlatego chyba, że ta magia taka jest. Ale z tym poszło gładko. Jak będę miała ciekawszą magię, to i pewnie finishery będą ciekawsze. Noż no. Trzy wilki. Cieszę się naprawdę chociaż, że te wilki nie są podobne do realistycznych. Do prawdziwych. Znaczy, no trochę są, ale wyglądają one bardziej jakieś takie smutowane, brutalniejsze, czarne. Jakby wyglądały zupełnie jak prawdziwe, to by było przegięcie. To bym zaliczyła tą grę do tej samej kategorii, do której zaliczyłam tą czerwonego kapturka. Choć lubiłam tą bajkę, ale mnie wkurzało zawsze właśnie to, że w bajkach tego typu po prostu oczernia się wilki.
Przepraszam, spojrzałam na zegar. Tu będzie zabójca, o ile dobrze pamiętam. Zawsze jak tędy przyjeżdżam moją drugą postacią. To stamtąd o stamtąd. Wychodził. Ktoś tam idzie. A to jest jelonek. Wychodził zabójca z Mrocznego Bractwa, który miał na mnie zlecenie. A tym razem mnie. No to fajnie. No i warsztat już niedaleko, więc to jedziemy i się pożegnamy po prostu. Tu ktoś idzie, mam nadzieję, że nie będzie na mnie zwracał uwagi. Sobie zapiszemy, bo tutaj czasami się coś działo. Wkrótce potem rozpoczęła się moja służba pod sztandarem Bundwika. No. Pająk. Pająk walczy z człowiekiem? Tak. Ciekawe, czy go zabije. Jak nie, no to sami go tam. O, panienka. Ała, spłonął. No już koniec finishera. Panienka z nim walczy. Jakaś najemniczka, czy kto? Konik za nami biegnie, no. Fendel, ty nie masz serca dla niego, naprawdę. Moment. Okej. Okay. Muszę się dowiedzieć kiedyś, co znaczy ten znak smoka. Możliwe, że to jest obóz cesarstwa, bo skoro łapa niedźwiedzia to jest obóz gromowładnych, to smok ten może być symbolem cesarstwa. Znaczy jest godłem cesarstwa, ale może być symbolem obozu cesarskiego. Czy ja dobrze patatajam? Tu, właśnie. I już widzimy przez sobą i warsztat, a za nim... Przepraszam was, miał miejsce mały crash, ale już jesteśmy z powrotem. O czym to ja mówiłam? Aha! Także tu już jest przed nami i warsztat, a nad nim wysoki Hrodgar. Więc w następnym odcinku już na pewno wybierzemy się na szczyt. W końcu jakieś miasto. Dobrze, że zapisałam niedawno, bo nie musiałam tak dużo jechać znowu. Dobra, tak więc jakoś się ustawi tu. Tak więc ja już się z wami tutaj żegnam. Komentujcie, lajkujcie, jeśli wam się podobało, to możecie zasubskrybować mój kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku z serii Kobieta na krańcu Skyrim. Pa, pa!